W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrujemy do Piekar Śląskich na Kopiec Wyzwolenia. Kopiec jest jednym z symboli Piekar Śląskich. Wszystko zaczęło się w dniu 20 sierpnia 1930 roku, w 10. rocznicę II Powstania Śląskiego, kiedy to odbył się w Piekarach Śląskich zlot powstańców śląskich, komisarzy i mężów zaufania z okresu akcji plebiscytowej. Na owe spotkanie przybyli mieszkańcy Lwowa, którzy w roku 1920 pomagali na Śląsku Polakom w czasie plebiscytu i powstań. Na czele grupy lwowiaków stał komendant Lwowskiego Korpusu Kadetów, pułkownik Kazimierz Florek. To właśnie on na koniec wspomnianego zlotu wysunął propozycję, aby tak ważne wydarzenia w historii Śląska i Polski uczcić wzniesieniem pomnika. Wówczas sekretarz Związku Powstańców Śląskich Stanisław Mastalerz, mieszkaniec Piekar, a podczas powstań dowódca jednego z oddziałów, zaproponował, aby owym pomnikiem stał się usypany kopiec. Pomysły Florka i Mastalerza spotkały się z aplauzem, ale niestety nic wtedy nie postanowiono. Jednak tak naprawdę historia kopca zaczyna się wcześniej i jest związana z postacią śląskiego Wernychory, Wawrzyńca Hajdy. W 200-letnią historię przemarszu przez piekary wojsk sowieckiego na Wiedeń w roku 1883 rzucił hasło usypania kopca za sanktuarium maryjnym i kalwarium, w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Miejskie Gimnazjum nr 2. 3 razy podrywał ludzi do pracy, a jego autorytet wystarczył, by ludzie wzięli się do dzieła. Niestety był to okres zaborów i za owe podburzanie ludzi do manifestowania polskości niewidomemu poecie wytoczono proces. W roku 1932 zawiązał się w Piekarach komitet, którego zadaniem było zorganizowanie miejskich uroczystości obchodów 250. rocznicy bitwy pod Wiedniem i związanego z tym pobytu króla Jana III Sobieskiego w Piekarach. 20 sierpnia 1933 roku miały miejsce uroczystości związane z 250. rocznicą pobytu króla Jana III Sobieskiego w Piekarach. Na placu wokół miejsca, na którym miał stanąć kopiec, zebrał się tłum ludzi. Garstki ziemi z miejsc, które uznawane były za ważne dla narodu polskiego, przynoszone były ciągle przez grupy, delegacje i pojedyncze osoby, przychodzące pomóc przy sypaniu pomnika. Pracowano według planów opracowanych przez inżyniera Zaczyńskiego. Pod kierunkiem techników, których wydelegował do budowy kopca inżynier Lisak. Spodziewano się, iż budowa zajmie 8 lat. Rozpoczęła się codzienna praca związana z przenoszeniem 29 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Do wykonania tego zadania potrzebnych było wielu ludzi. Zgłaszali się spontanicznie, pracowali z zaangażowaniem i oddaniem, aby mieć swój wkład w budowę tego wyjątkowego pomnika. Czas płynął, mijały kolejne lata, w czasie których trwały intensywne prace od wczesnej wiosny do początku zimy. Teren wokół powstającego kopca otoczono szynami kolejki, po których przemieszczały się pchane przez ludzi wagoniki napełnione kopiastoziemią. W roku 1934 Wielkie Piekary połączono z Szarlejem. Nowym naczelnikiem został Bartłomiej Płonka, który wraz z inżynierem Lisakiem i starostą Szalińskim wszedł w skład Komitetu Budowy Kopca. Kopiec z każdym dniem rósł coraz wyżej. Ten najważniejszy dzień nastąpił 20 czerwca 1937 roku. W Piekarach było to wielkie święto,
w którym udział wzięły nieprzebrane tłumy mieszkańców miasta, jak również rzesze oddanych sprawie polskiej ludzi. Poświęcenia kopca dokonał ksiądz prałat Wawrzyniec Pucher, zaś mszę świętą odprawił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. Na tej wyjątkowej uroczystości nie zabrakło osobistości z życia politycznego. Przybył wojewoda śląski Michał Grażyński, a także wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski. Od tego czasu kopiec jest nieodłącznym elementem pejzażu piekar. Niestety, krótko po uroczystości poświęcenia wybuchła II wojna światowa. Wielu ludzi związanych z kopcem poświęciło swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.